umieszczono ten artykuł na podcasterspotify.com. Swoimi opiniami dzielą się twórcy Bon Appetit, Foodcast, Eater's Digest i Sporkful. Dla zachęty jedna rada z tego artykułu. Dźwięk przeżuwania jest okropny. To jest bardzo dobra rada, ale znajdziecie ich tam o wiele, wiele więcej. Jacqueline Schiff ma dla Was 16 sposobów na promowanie Waszego podcastu. Wśród tych porad bardzo polecam punkt 4. Szczególnie, jeśli masz w swoim podcaście wywiady. Pod adresem radiogram.pl/42 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Jeśli masz jakieś pytania, to na stronie Radiogramu znajdziesz sekcję kontakt. Zawsze możesz też nagrać swoje pytania lub uwagi i wysłać mi e-mailem. A najnowsze informacje znajdziesz na Twitterze Radiogram. Miłego podcastowania. Dla wszystkich po obu stronach, tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach, życzę Marek. Do usłyszenia za tydzień.